tych drużyn dziś będzie mogła świętować. Dobry wieczór z Madrytu. Dobry wieczór ze Stadio Santiago Bernabeu. To prawdziwa przyjemność zasiąść na tym legendarnym stadionie i komentować dla Państwa, miejmy nadzieję, fenomenalny mecz. Witamy Państwa, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy dziś dla Państwa spotkanie olbrzymiej wagi. Pierwszy półfinał UEFA Champions League. Real Madrid zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Tomku, myślę, że jako neutralni kibice życzymy sobie dzisiaj tylko jednego, żeby ten pierwszy półfinał UEFA Champions League obfitował w bramki, wspaniałe akcje i wielkie emocje, a o wyniku decydowała forma meczowa piłkarzy, a nie wątpliwe decyzje arbitrów. To może być świetne spotkanie, więc nie mogę się doczekać. Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde przy piłce. I do Viniciusa. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Manuel Akanji. Silva przy piłce. Federico Valverde. Ostatnio jest bohaterem wielu przyśpiewek kibiców. O! Takie parady jak ta Unina. Mogę oglądać bez końca. I De Bruyne przy piłce. 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. No, takiej techniki strzału można by nauczać w akademii. Pięknie układa stopę, podkręca piłkę, a ta szerokim, zwodniczym łukiem wpada do bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ferland Mendy. I Vinicius. Tak jest, sędzia wskazuje na wapno. Będą zatem mieli okazję, by z 11 metrów wyrównać stan meczu. Bardzo ważny moment. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. Trener złości się przez tę kartkę, ale zawodnik się nie popisał. Czy wykorzysta tę szansę na wyrównanie? I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję. Zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzysta. Phil Foden. Silva przy piłce. Foden przy piłce. Bernardo Silva. Przyjmuje Foden. Mija obronę tym podaniem. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Lucas Vázquez. Rodrigo. I do Viniciusa. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Oj, za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Wystarczył moment, już skasowana. Piłka trafia do Haalanda, ależ teraz będzie okazja. Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Lucas Vázquez. I piłka do Bellingama. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Zespół będzie mu wdzięczny. John Stones. Przeciwnik nie odpuszcza. Oj, nie wyszedł ten dribbling. Niewymuszony błąd.
Piłka dla drużyny przeciwnej. Vinicius. Lewscy wywalczyli rzut rożny. Czy to jest ten moment, kiedy wyrównają? Toni Kroos dogrywa z rzutu rożnego. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Obie drużyny schodzą do szatni. No to gramy. Real szczerze mówiąc rozczarował przed przerwą, ale to drużyna, która nieraz odwracała losy spotkania. Real wznowi grę z autu. No, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Ruben Dias. Luis. Grealish. Rodri. Akanji. I De Bruyne przy piłce. I teraz skuteczne wybicie piłki. I teraz dobra okazja do kontry. Teraz Vinicius. Uwaga, okazja na remis. Groźnie było. Dobra interwencja. Grealish. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Luźno teraz na skrzydle. Tamtędy atakuje Manchester City. Piłka w posiadaniu City. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Luis. Manuel Akanji. John Stones. Dobrze, teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. Rodrigo. I Bernardo Silva. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. I De Bruyne przy piłce. Wrzutka De Bruyne. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. Tylko rzut rożny, ale z tej mąki też może być chleb. Zobaczymy więc roszadę w składzie Realu Madryt. Podanie do De Bruyne. Podaje do Bernardo Silvy. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. I Vinicius. Rodri. Ruben Dias. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Koniec! Dobry mecz w wykonaniu Manchesteru City, który wypracował sobie przewagę przed rewanżem. Dziś może i czują lekki niedosyt, bo zwycięstwo zaledwie jednym golem sprawia, że rewanż będzie pojedynkiem na śmierć i życie. Ale kto wie, być może po drugim meczu okaże się, że ta minimalna wygrana była na wagę złota. Myślę, że grając tak dalej, na pewno jeszcze bardziej ugruntuje swoją pozycję w zespole. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy. Ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć.